Zaczynamy nasz antykryzysowy poradnik. Proszę Państwa, zwykle 30 kwietnia to się wszyscy denerwowaliśmy, że trzeba stać w jakichś kolejkach i w ogóle masa papierologii, która związana jest z zeznaniami podatkowymi. Od jakiegoś czasu już nie jest to problem od strony takiej formalnej, no bo te zeznania są w większości przygotowywane. Jest bardziej kwestia, powiedziałbym, ekonomiczna, biznesowa, tak, związana z tym rozliczeniem, ale wszystko po kolei. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy mają działalność gospodarczą, nawet taką najdrobniejszą, i tą działalność rozliczają w taki sposób, że płacą podatek na zasadach ogólnych albo podatek liniowy, te dwa hasła Państwo powinni kojarzyć, no to dla nich jest teoretycznie dzisiaj ostatni dzień na to, żeby takie zeznanie podatkowe, czy to elektronicznie, czy papierowo, jednak wysłać do Urzędu Skarbowego. Ale w związku z koronawirusem i tym, że on nam całkowicie zniekształcił pewną rzeczywistość gospodarczą, to urzędnicy skarbowi i przedstawiciele Ministerstwa Finansów także troszeczkę więcej serca okazali i okazało się, że ci z Państwa, którzy są przedsiębiorcami i muszą jakieś zeznanie podatkowe złożyć, to będzie ten PIT 36 albo 36L, mają de facto dodatkowy miesiąc na to i urzędy zapewniają, samo ministerstwo też zapewnia, że nie będzie wyciągało konsekwencji wobec tych, którzy ten miesiąc poczekają, żeby dopełnić tych rozliczeń. Ale ja na jedną rzecz Państwu chciałem zwrócić uwagę, tutaj odsłonimy. To nie jest żadna loteria, nic podobnego, koło fortuny. Ale proszę Państwa, to rzeczywiście można czekać i można tak sobie brać do serca to, że urzędnicy mają dużo serca dla nas w związku z koronawirusem, ale to niekoniecznie będzie się Państwu opłacało. Dlatego proponuję dzisiaj we współpracy ze swoimi księgowymi, których Państwo na pewno bardzo cenią, dokonać jednak pewnej symulacji, o ile Państwo tego nie zrobili, co Państwu w ogóle z tego zeznania podatkowego wychodzi. Bo jak Państwu wychodzi to, że mają Państwo nadpłatę podatku, no to nie ma sensu w ogóle czekać z tym rozliczeniem. I trzeba to w ogóle elektronicznie najlepiej zrobić jeszcze dzisiaj po to, żeby szybciej Państwu ta nadpłata podatku wróciła. Co innego, jak komuś wychodzi podatek do zapłaty. No to rzeczywiście tutaj papierologię odkładamy i to nie jest takie istotne, tylko no, rzeczywiście tu korzystamy z tego prezentu od losu w negatywnym znaczeniu tego słowa, czyli od koronawirusa i tego, że mamy ten miesiąc dodatkowo na to, żeby dopełnić formalności, a przede wszystkim miesiąc ekstra, żeby zapłacić podatek. No i oczywiście może być trzecia sytuacja, że Państwu w ogóle nie wychodzi żaden podatek do zapłaty. Wtedy w ogóle nie ma większego problemu. Ta sama sytuacja dotyczy tych z Państwa, którzy w ogóle nie mają działalności gospodarczej. Bo jak ktoś nie ma działalności gospodarczej i jemu wyjdzie to, że ma nadpłatę podatku i tak będzie ignorował w ogóle to logowanie się na stronę EPIT, czyli podatki gov.pl, to jest zła strategia, no bo on może w tym PIT-cie ma coś do zwrotu. A jak jeszcze sobie dopisze ulgę na przykład związaną z dziećmi, a której urząd mu nie dopisał, no to tym bardziej ma sytuację taką, że trzeba szybko to zeznanie zatwierdzać i szybciej wtedy jest zwrot podatku. I natomiast jak ktoś rzeczywiście też nie ma działalności gospodarczej, a wychodzi mu podatek do zapłaty, no to czeka do 30 maja, w tym wypadku rzecz będzie jednak do 1 czerwca, bo 31 maja wypada nam w niedzielę, więc 1 czerwca dopiero płaci podatek. I teraz ja sobie wyobrażam, że Państwo w ogóle teraz, jak mówię o tym prezencie od urzędników, to mi Państwo w ogóle nie wierzą. Że jaki urząd skarbowy mógłby w ogóle nawet pod wpływem koronawirusa nam darować odsetki od tego, że my w terminie nie zapłacimy podatku. No to teraz przyjaciele z reżyserki to pokażą Państwu blisko, żeby Państwu to udowodnić. To tutaj jest ten dziennik ustaw, który został opublikowany i w którym jest to zaniechanie poboru odsetek w przypadku tej sytuacji, kiedy ktoś poczeka ten miesiąc. Więc mogą Państwo sobie wchodzić. Ja bym w ogóle to sobie zapisał, mimo że mamy bardzo smutną rzeczywistość gospodarczą z powodu koronawirusa, to jednak to jest rzadka sytuacja taka, że dostaniemy taki prezent, więc to jest taki na pamiątkę też, symbol w ogóle dobroci ze strony fiskusa. Więc mają Państwo potwierdzenie tego, że rzeczywiście jak komuś wychodzi podatek do zapłaty, to ma pełne prawo do tego, żeby w ogóle poczekać cały miesiąc z zapłaceniem tego zobowiązania. Polecamy się, proszę nie tracić wiary siebie i w swoje nawet najdrobniejsze biznesy.